Drodzy nauczyciele, drodzy pracownicy oświaty, w dniu Waszego święta życzę Wam przede wszystkim radości z wykonywanej pracy, życzę Wam pasji, życzę Wam zadowolenia, życzę Wam, aby Wasi uczniowie byli uczniami z pasją, uczniami, którzy chętnie korzystają z Waszej wiedzy, z Waszej pomocy, uczniami, którzy chcą i pragną pracować. Życzenia od minister Krystyny Szumilas zabrzmiały w sosnowieckiej sali koncertowej, gdzie swoje święto w tym roku obchodzili sosnowieccy pracownicy oświaty. To wyjątkowe miejsce to nie jedyna ostatnio inwestycja w edukację. Szkoły są generalnie systematycznie remontowane. No ja nie mogę narzekać, ponieważ dwa lata temu otrzymałem pieniądze na zbudowanie pięknego boiska i wiem, że nie jestem reprezentantem jedynej szkoły, która takim beneficjentem miejskich pieniędzy była. Tych pieniędzy ma nie zabraknąć również w przyszłym roku. Przeznaczamy na oświatę ponad 40% naszego budżetu miasta. To jest prawie 300 milionów złotych, więc szkolnictwo średnie, przedszkola, szkoły podstawowe cały czas są wspierane bardzo mocno. Wszystko to ma sprawić, że nasze placówki będą w latach niżu demograficznego z powodzeniem konkurować o młodzież z miast ościennych. W tym roku to się udało. Ponad 260 uczniów szkół gimnazjalnych podjęło naukę w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Sosnowca, czyli 260 uczniów spłynęło do Sosnowca. 152 uczniów wybrało szkoły ponadgimnazjalne w innych miastach, ale bilans jest dodatni. Ten dodatni bilans oznacza też stabilną i stałą pracę dla pedagogów. Oceniam bardzo wysoko nauczycieli naszego miasta i przy wspólnym, myślę tutaj takim zorganizowaniu typu wysiłku nauczyciela i organizacyjnego wysiłku nas, dyrektorów, będziemy osiągać bardzo dobry sukces. Miarą tych sukcesów jest jak najlepsze przygotowanie swoich podopiecznych do wejścia na zmieniający się dynamicznie rynek pracy. Młodzi ludzie mają duże aspiracje, są bardzo kreatywni. To jest też wyzwanie dla nauczycieli, którzy właśnie powinni być otwarci na takie postawy. Ale wiele zależy też od motywacji samego ucznia. Nauczyciel jest w sytuacji kogoś, kto konia może doprowadzić do źródełka, ale żeby koń pił, do tego już go zmusić się nie da. I właśnie tego pragnienia wiedzy wśród wychowanków należy życzyć profesorom.